Wigilia w Ziemiance, tak zatytułowałem czwartą prezentację z mini cyklu Święta na Kresach. Nie mogąc zaprosić Państwa na karową do domu spotkań z historią, staramy się przypomnieć, jak wyglądały święta na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ponad 100 lat temu. Wśród tych opowieści była i opowieść pod tytułem Diduch, drzewko i podarki. Była opowieść przy wigilijnym stole, ostatnio choinki w okopach, a dzisiaj Wigilia w Ziemiance. Zabieram Państwa na Wołyń. Na Wołyń, gdzie w czasie I wojny światowej między Kowlem a Sarnami, w gęstych podówczas jeszcze lasach, w okolicach Wołczecka, na zimowe legowiska rozłożyły się oddziały stacjonujących tutaj legionów polskich. To właśnie tutaj, między Kowlem a Sarnami, na północ od linii kolejowej łączącej te miasta, przyszło spędzić święta Bożego Narodzenia oddziałom legionów polskich. A przyszło im spędzić w dwóch wielkich osiedlach wybudowanych tutaj jesienią 1915 roku. Jedno nazwano Legionowo, od Legionów rzecz jasna, a drugie Rojowym Osiedlem. W połowie listopada 1915 roku wokół Leśniczówki położonej 4 km na zachód od Wołczecka rozpoczęto budowę kwater zimowych dla komendy Legionów. Wyznaczono do tego 100 jeńców rosyjskich znających się na Ciesielce, którzy wraz z żołnierzami kompanii technicznej rozpoczęli budowę według projektu porucznika Włodzimierza Helmana. Budynki zbudowano z niekorowanych okrąglaków sosnowych, uszczelniono mchem, potem doszły kolejne i tak do Wigilii Bożego Narodzenia 1915 roku powstała niezwykła leśna osada, Legionowo. Przed nami na ekranie serce tej osady, stołówka oficerska, tu gdzie można się było pożywić. I niezwykłe wille, jakie budowali sobie legioniści. Ta oryginalna w kształcie, nawiązująca do pocisku, nazywała się szrapnel. A jak wyglądały owe święta spędzane w Legionowie na Wołyniu? Proszę Państwa, kantynę dla legionistów prowadzili tutaj skauci. Wśród skautów był także sierżant Antoni Sikorski, dowódca 3. plutonu kompanii skautowej, który wspominał, jak dzięki pomocy ludzi dobrej woli senatora Osińskiego legioniści zostali wyposażeni w niezwykłe podarki. Na święta Bożego Narodzenia 1915 roku otrzymaliśmy od państwa Osińskich dwie ogromne skrzynie od tytoniu bogatych bakali. Staliśmy wówczas w Legionowie, barak ziemianka wśród Kniei Wołyńskiej. Nie było więc wielkich trudności w wynalezieniu wielkiego świerka dla takiego daru. Ustawiliśmy drzewko pośrodku ziemianki, podłogę klepisko pokryliśmy kocami i na nie wysypaliśmy te dwie skrzynie bakali dookoła drzewka. Powstał kopiec chyba metrowej wysokości. Trzeba było widzieć miny sztabu komendy Legionów i księdza Bandurskiego, biskupa Bandurskiego, wielkiego przyjaciela Legionów, kiedy znaleźli się pod tym kopcem dla złożenia nam życzeń świątecznych. Tą smakowitą historię przypomina w swojej książce Tomasz Sikorski, opisujący dzieje swojego krewnego z kompanii skautowej. A skoro mowa, proszę Państwa, o dostojnym gościu, wizycie o księdzu biskupie Bandurskim, który wielokrotnie przecież wizytował legionistów stacjonujących na froncie, to powiedzmy, że ta wizyta spędzona w Legionowie w
1915 roku na pewno utkwiła mu w pamięci, ale myślę, że niekoniecznie spodziewają się Państwo powodów, dla których utkwiła w pamięci księdza biskupa. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia legioniści otrzymali list pasterski do odczytania przed oddziałami, paczki z podarunkami. Paczki były losowane. Legioniści przystroili swoje kwatery choinkami. A cóż wieszano na tych choinkach? Ano to, co było pod ręką. Naboje karabinowe, zapalniki od pocisków, wyproszoną od sanitariuszy watę. A z powodu trudności zaopatrzeniowych Wigilię nie przestrzegano postu. Jak wspominał jeden z legionistów, Adam Benisz, na obiad wydano żołnierzom konserwy mięsne. Wigilijny wieczór natomiast urządzono uroczystą kolację dla oficerów, na którą oprócz księdza biskupa Bandurskiego przybył pułkownik Władysław Sikorski z Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. A potem po zakończeniu kolacji ksiądz Bandurski z delegacją udał się do kwater żołnierskich. Jako pierwszą odwiedzono kompanię techniczną, której żołnierze wewnątrz baraku przygotowali oryginalne choinki przystrojone amunicją, kulkami szrapnelowymi, pierścionkami własnego wyrobu i innymi drobiazgami. A potem była kompania sztabowa i skautowa, w której służyli najmłodsi żołnierze legionów. Wreszcie na koniec, przy świetle pochodni i reflektorów elektrycznych, ksiądz biskup odprawiał pasterkę. Tyle relacja, ale jak to wyglądało w szczegółach? Przed nami na ekranie piękna willa wystawiona przez kompanię techniczną, nawiązująca do stylu zakopiańskiego z odpowiednimi dekoracjami na froncie, na ganeczku. To tutaj znalazł się i pułkownik Sikorski, i ksiądz biskup Bandurski. A potem willa w sztabówce. W tej środkowej, prostej w konstrukcji willi, gdzie która była barakiem kompanii sztabowej, odbywała się wieczerza. I podczas tej wieczerzy w obecności księdza biskupa Bandurskiego, pułkownika Władysława Sikorskiego i sekretarza generalnego NKN-u Konstantego Srokowskiego, spośród żołnierskiego tłumu wysunął się legionista Barszcz i, jak wspominał Bolesław Pochmarski, wierszem niewyszukanym, a serdecznym wyśpiewywać począł swoją kolędę. Kolędę specjalnie ułożoną. A brzmiała ona tak. Przybierzeli legioniści w zabawę i ujrzeli wódkę, piwo, potrawę. Jedni pojadają, drudzy popijają na wojnie spokojnie. Dużo szarży się zebrało wokoło, aby razem się zabawić wesoło. Popij choć na święta, niech człek popamięta. Na wojnie spokojnie. Niech dziś gwiazdka nam zaświeci na niebie, a żołądek się opatrzy w potrzebie. Popij żwawo wódki, bo czas święta krótki. Na wojnie spokojnie. Zżymać się Państwo będą na te nielicujące ze świętami Bożego Narodzenia słowa kolędy. No ale wybaczmy legionistom, których ciężka dola, los niepewny, śmierć czyhająca na każdym kroku, trudno się dziwić, że także i przy okazji świąt Bożego Narodzenia starają się nieco rozochocić. A rozochocili się, proszę Państwa, w owe święta Bożego Narodzenia roku 1915 naprawdę solidnie, głównie pod wpływem alkoholu. Zaczęły się wobec tego dziać przedziwne rzeczy. Podczas kolacji od jednej z lamp zapalił się mech, którym były uszczelniane baraki. Żołnierze zaczęli gasić pożar, weszli na strych, ale zasypali cały wigilijny stół paprochami z tlącego się sufitu. Jeszcze więcej problemów przysporzyli ułani. Prawdę powiedziawszy, był tam wśród nich także mój dziadek, który służył w
pierwszym pułku ułanów Beliny. A co działo się, proszę Państwa, u ułanów? Ano, u ułanów działo się tak, że już na parę godzin przed planowaną uroczystą pasterką beliniacy byli tak wstawieni, że nie mogli wsiąść na konie. W dodatku z uwagi na nieuwagę, no i zdaje się skutki nadużytego alkoholu, w Wołczecku spłonęło 12 budynków, także kilka koni. Pijaństwo nie było zresztą rzeczą wyjątkową, bo właśnie na święta pojawiał się rum, dodawany zwyczajowo do herbaty, ale wówczas w zwiększonych porcjach, a zdarzało się nawet, że ci najbardziej złaknieni alkoholu zakradali się do magazynów żywnościowych, gdzie trzymano alkohol. Na Wigilię tymczasem żołnierze stacjonujący w Leśniewce dostali kluski z mięsem i ziemniaki będące prawdziwym rarytasem. A ksiądz Bandurski mógł w końcu odprawić pasterkę i udać się z kolędą po poszczególnych oddziałach rozrzuconych w lasach na Wołyniu. Proszę Państwa, nie wiem, czy był wówczas obecny mój dziadek stojący na owym zdjęciu po prawej stronie przy koniach, służący w pierwszym pułku ułanów Beliny. Ale z całą pewnością wiemy, że ksiądz biskup Bandurski był honorowany, a znakomity legionowy poeta Józef Mączka ułożył specjalny toast, specjalny wiersz na powitanie najczcigodniejszego księdza biskupa Władysława Bandurskiego przy stole wigilijnym ułanów w Legionowie w roku 1915. Najwyraźniej ułan Mączka alkoholu nie nadużył albo nie do tego stopnia, by nie mógł dobrego wiersza spłodzić. Na ziemię mogił krzyżów kresową z daleka szedłeś, a miałeś wszak blisko i żeś tu mieszkał przez ducha i słowo, przez ducha Twego zniczowe ognisko i przez słów Twoich płomienie natchnione, które w daleką ponieśli my stronę. Oto tu stoim przed Tobą w pokorze, my Polski Twojej kresowi żołnierze, serca Ci nasze przynosim w ofierze. Pisał poeta i legionista Mączka. A ułani śpiewali kolejne kolędy pisane specjalnie na tę okazję przez swoich współtowarzyszy. Oto Bolesław Pochmarski uraczył nas na owe święta Bożego Narodzenia kolędą legionów. W dzień Bożego Narodzenia radość serca rozpłomienia, że w armatnim huku dymie z martwych wstaje polski imię, polski imię. Rok już drugi na placówce, wciąż w wojennej my wędrówce, poprzez krwawą dolę blizny, spieszmy do wolnej ojczyzny, do ojczyzny, śpiewali wówczas legioniści. Już za nami ziemia matka, przeszliśmy ją do ostatka, krwią na kresach wyznaczyli nową Polskę, bracia mili, bracia mili. Słowom wygłoszonym przez księdza biskupa Bandurskiego podczas mszy pasterskiej w polu nad Styrem, odprawianej w wzniesionych tutaj przez legionistów kaplicach i ołtarzach, towarzyszyły inne kolędy, takie jak te układane w czwartym pułku piechoty Legionów Polskich w Rojowym Osiedlu, gdzie Andrzej Teslar, poeta i publicysta, tłumacz i krytyk sztuki, oficer czwartego pułku Legionów, pisał w kolędzie czwartaków, którą potem śpiewano. Zbawiciel przyszedł dzisiaj w okopy, więc zaprośmy na nasze snopy, niech z nim po krwawej pracy kolędują wojacy tu w polu czwartacy. Drży on tu z zimna, nie ma koszuli, niechaj go czwartak płaszczem otuli, a pan zaś prawem starem nie wzgardzi naszym darem, dzieląc się sucharem.
W głowach tornister nie bardzo gniecie, pieluszki suszmy mu na magnecie. Zapalmy ogień w rowie i siądźmy, kompanowie, słuchajmy, co powie. Tak kolędowali legioniści w roku 1915. A kolędowano przecież po obu stronach frontu. To zdjęcie pokazuje Wigilię w rosyjskiej ziemiance. Tymczasem po polskiej stronie śpiewano jeszcze jedną kolędę ułożoną przez Bolesława Pochmarskiego, kresowianina spod Sokala, absolwenta polonistyki i filologii klasycznej na Uniwersytecie Lwowskim. Na melodię znanej kolędy Lulajże Jezuniu śpiewano: Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj, choć darmo ci do snu śpiewa matula, bo wciąż ci przerywa spoczynek błogi, straszliwy huk armat i blask pożogi. Lulajże, dziecię maleńkie, wiem, że ci sen mącą żałosne jęki, no bo bój na świecie wrze nieustannie. Lulajże Jezuniu, luli oj luli, to słyszeć nie będziesz, jak świszczą kule, jak wdowy zawodzą, płaczą sieroty. Lulajże Jezuniu, lulajże złoty. Bo przecież przez kilka lat przychodziło żołnierzom, w tej liczbie także i polskim legionistom, obchodzić Boże Narodzenia na froncie, na Kresach. W 1916 roku starano się, by za pomocą darów świątecznych gromadzonych we wszystkich miastach i miejscowościach zaopatrzyć legionistów w świąteczne paczki. Legioniści odwzajemniali się stosowną korespondencją i życzeniami świątecznymi, spotykali się w ziemiankach przy miniaturowych choinkach podczas wieczorów wigilijnych. Ale to, co zrobiło na mnie szczególne wrażenie, to te autentyczne kartki, korespondencje i listy pisane z frontu na Wigilię roku 1916. Jeden z takich listów, pisany kopiowym ołówkiem, datowany 24 grudnia 1916 roku, chciałbym na koniec Państwu zacytować. List niezwykły. Tak pisał jego autor. I to dziś jest Wigilia? Tak mówi kalendarz. Gdyby to było w mej mocy, odsunąłbym ten dzień. Nie, to być nie może. Jak mnie wychowano, tak wzrosłem z uczuciem czci i rzewnej radości dla dnia tego wielkiej tajemnicy, ale dziś nie mogę o tym myśleć ni przeżyć. Potem wspominał matkę krzątającą się około przyrządzenia niezwykłej wieczerzy, nastrój, dom, brata, ustrajanie drzewka i pisał o tym, jak wyglądała owa Wigilia w ziemiance, na froncie, nad Styrem, w oddziale, w którym służył razem z późniejszym pisarzem historycznym Karolem Bunszem. Spojrzę wokoło, jestem prawie sam. Brzmi dalej tekst zapisany kopiowym ołówkiem. Kolega leży na wąskiej pryczy i drzemie. Cztery ściany w ziemi obite deskami, świeca na stole, parę drobiazgów bezwartościowych i nic więcej. Padają pojedyncze strzały giwerowe, dudni daleki głos armat. Oto nasza Wigilia, smutna, cicha. A samotność i niebezpieczeństwo z nami ucztują. Dalej pisał: Wigilia, w jakże dziwnych, okropnych okolicznościach ją spędzamy. Cicha rezygnacja osiadła na twarzach naszych. W takich ziemiankach, rozświeconych lampami naftowymi, spędzali legioniści, żołnierze święta Bożego Narodzenia 100 lat temu, gdzieś na froncie wschodnim. A autor owego listu kończył go następującymi słowami.
Choć na głos nie śpiewamy kolęd, bo nasze usta zamyka jakąś żałość, śpiewają nasze serca i sen może zjawę cudną przyniesie. I kończył wezwaniem, jakże aktualnym w dzisiejszych czasach, kiedy niezdrowe emocje rozpalają nas do białości. Może warto przypomnieć te słowa, bo chyba i nam są dedykowane. Pokój ludziom dobrej woli. O Boże, daj nam pokój. Tak pisali legioniści podczas I wojny światowej. Wspomnijmy ich czasem w tym świątecznym, szczególnym okresie, zamknięci w domach. Myśląc o tych wszystkich, którzy nie wrócili z frontu, którzy wyglądając owej gwiazdy na niebie malowanej przez Kossaka, nie mogli jednak z nadzieją powrócić do domu, bo pozostali gdzieś tam na tych kresowych, pustych polach. Tak wyglądały wigilie spędzane w ziemiance. Starajmy się docenić te, które mamy, nawet w tym niezwykle trudnym 2020 roku. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na ostatnią prezentację z cyklu Święta na Kresach, poświęconą tym razem wieczorowi sylwestrowemu i początkowi nowego roku na Kresach.